uszanowanko. Kiedy myślimy o dokumentaliście, to widzimy człowieka z kamerą w ręku w środku huraganu, działań wojennych, czy jakiejś krzykliwej, czy chociaż interesującej historii. Widzimy człowieka, który podąża za tematem, który go wręcz goni w pewnych momentach. Epicentrum to jest miejsce dla dokumentalisty. A co gdyby ciekawy temat przyszedł do mnie? Co gdybym nagrał dokument na swoim balkonie? Pomyślał? Prawdopodobnie pewnego razu Paweł Łoziński, twórca filmu balkonowego. Proszę zatrzymać. Stop. Reżyser sam przyznaje się do tego, że długo zmagał się z szukaniem pomysłu na kolejny w swoim dorobku film dokumentalny i w ramach poszukiwania weny, inspiracji, zamontował na swoim balkonie kamerę, mikrofon i zaczął zagadywać przechodzących poniżej ludzi. W filmie znaleźli się zarówno zupełnie przypadkowi przechodnie, jak i znajomi Łozińskiego, sąsiedzi, a nawet jego żona czy córka. 165 dni zdjęciowych rozkładających się na aż 2 lata, poprzedzające pandemię, 2000 przeprowadzonych rozmów i ostatecznie 80 bohaterów, którzy trafili do finalnej wersji filmu. A o co pyta przechodniów Łoziński? Bywa, że ostrożnie upewnia się, czy może zająć chwilę, czasami pozwala po prostu przejść bez słowa, ale zdarza się też, że z grubej rury pyta o sens życia, nie oczekując może konkretnej odpowiedzi, ale traktując to jako pewnego rodzaju początek rozmowy. Oprócz crème de la crème filmu, czyli tych ludzkich historii, o których więcej za chwilę, myślę, że warto przyjrzeć się temu, że film balkonowy to także dokument o samym dokumentaliście. Dużo w tym filmie samego reżysera, czego z reguły się przecież unika w formie dokumentu, tymczasem pan Paweł oddaje swoją koszulę jednemu z rozmówców, czy chwilę później przekomarza się ze swoją żoną. Wszystko, co się w tym filmie dzieje, jest wynikiem poszukiwania weny i dobrego tematu. Obserwujemy, jak metoda pracy Łozińskiego powoli się zmienia. Początkowo nie zagaduje ludzi tak bezpośrednio, mając nadzieję, że pewne historie opowiedzą się same. Potem o wiele śmielej zwraca się już do przechodniów. Zdarza się, że prowokatorsko wzywa wręcz stop. Dzień dobry, dzień dobry. Robię film balkonowo ludzie, którzy tutaj przechodzą pod moim balkonem i pytam, co słychać. Co słychać? Stara baba nie chce zdychać. Przywodzi to na myśl prześwietną etiudę Wszystko może się przytrafić, wyreżyserowaną notabene przez ojca Pawła Łozińskiego, Marcela Łozińskiego. Widzimy w niej 6-letniego wówczas Tomaszka, zagadującego napotkanych w Parku Seniorów o takie tematy jak śmierć, samotność i miniaturowe dinozaury, z bezpośredniością i brakiem hamulców, jaka uchodzi tylko dzieciom. W filmie balkonowym jednak Paweł Łoziński również ciągnie swoich rozmówców za języki i to do tego stopnia, że momentami rzeczywiście ogląda się to na granicy komfortu. Nie jest to jednak jeszcze niesmaczne czy nachalne, bo jak opowiada sam reżyser, umieszczenie kamery w konkretnym miejscu, na balkonie, pozwala rozmówcom wejść w kadr, ale również go opuścić, dobrowolnie i w dowolnym momencie. Film uderza tym, jak przeróżne osobowości wędrują pod balkonem, jak różne spostrzeżenia, poglądy, problemy, nastroje i charaktery możemy zobaczyć i jak różnych historii przyjdzie nam wysłuchać. Nie chcę tym z Was, którzy jeszcze filmu nie widzieli, psuć wrażeń i opowiedzieć zbyt dużo, bo też strasznie wciągająca jest ta nieustannie towarzysząca nam niepewność tego, kto następny pojawi się w balkonowym konfesjonale, czy przyjdzie nam poznać dalsze losy byłego skazańca, posługującego się płynną angielszczyzną, lub czy może posłuchamy jakiegoś skrawka historii życia przesympatycznej dozorczyni pani Zosi. Wielokrotnie łapałem się na tym, że zastanawiałem się, czy jeszcze zobaczymy jakąś postać, czy dowiemy się jeszcze czegoś więcej o jej życiu. Tu również należą się ukłony w stronę montażystów filmu, bo zamiast uporządkować materiał w konkretne wątki danych postaci lub też tematycznie, zachowano tę losowość, ten nieład, jaki towarzyszyłby nam, gdybyśmy to my czatowali na ludzi na naszych balkonach. Nie wiadomo, co przyniesie nam dany dzień i nie każda historia musi znaleźć swoje zakończenie. Dotknęło to nawet samego Łozińskiego, który w jednej z rozmów na temat filmu przyznaje otwarcie, że zakrawało to już momentami o uzależnienie, że wciąż czuł, że na tym balkonie czekają go jeszcze niezliczone historie, z których można wyciągnąć naprawdę ciekawy materiał.
Film balkonowy to także fantastyczne studium na temat tego, jak kluczowa w naszym społeczeństwie jest rozmowa. Nie chcę popadać tutaj w truizmy i naiwnie byłoby uważać, że teraz powinniśmy zagadywać każdą osobę, jaką miniemy na chodniku, bo przecież każdy ma jakąś ciekawą historię do opowiedzenia. Pamiętajmy, że film to finalna wersja bardzo zręcznie zmontowanego materiału filmowego i to materiału w ilościach naprawdę hurtowych. Pozwala to jednak dostrzec w drugim człowieku pewne cechy, których nigdy byśmy nie sądzili, że tam znajdziemy. Czasem i wymiana paru zdań pozwala nam zobaczyć o wiele większą głębię danego bohatera, a i nawet zwykłe milczenie bywa o wiele bardziej wymowne niż najlepiej skonstruowane zdania. Film trafił do kin w idealnym czasie, kiedy po pandemicznych doświadczeniach, a teraz także w okolicznościach wojny, bardzo zamknęliśmy się w sobie. Długotrwała izolacja lub znaczne ograniczenie kontaktu z innymi sprawia, że ten film jest jak powiew świeżego, ciepłego powietrza pierwszego dnia wiosny. Potrafi to być bardzo pokrzepiające, jest w stanie szczerze rozbawić lub wywołać ciepły uśmiech, by minutę później zasmucić i wprowadzić w melancholijny nastrój. Na nie do końca chyba poważne pytania o sens życia padają tu czasem zaskakująco poważne i przemyślane odpowiedzi, choć i znajdzie się także czas na rozmowę o ulubionym smaku lodów lub babci oczekującej, że wnuczek zostanie w przyszłości profesorem. Zapytam każdego, kim jest, kim się czuje, co by chciał. Bardzo pan wybrał trywialne pytania, słucham. Ale to nie, może pan ma lepsze pytania, ja się... Nie, od pytań to pan jest, ja jestem od odpowiedzi. Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham, czyli poprzedni film Łozińskiego, skupia się na rozmowie między matką i córką, na uczeniu się słuchania siebie wzajemnie w relacjach rodzinnych, które nie zawsze wyglądają tak, jak powinny. Film balkonowy pozwala nam z kolei dostrzec, że ta potrzeba rozmowy tkwi w wielu z nas, a problemem potrafi być właściwie umiejętność słuchania. Oglądając ten dokument, ma się wrażenie: ależ on wchodzi w buciorach do życia tych ludzi, ależ on nie wie, o co zapytać, pytając o tak ogólne rzeczy jak sens życia na właściwie dzień dobry. Obserwując jednak rozmowy, jakie z reżyserem przeprowadzono przed i po premierze filmu, widzimy, że jego umiejętności społeczne nie wydają się tu być problemem. Bardziej postrzegałbym to jako niemal prowokatorska próba zbicia swoich rozmówców z pantałyku, wynikająca po prostu z ciekawości, co może w takiej sytuacji od nich usłyszeć. Po co się żyje? Żebym ja to wiedziała. To jest dla mnie zagadka. No to kogo ja mam zapytać, żeby się dowiedzieć? No na pewno nie mnie. Można także odnieść wrażenie, jakby Łoziński niespecjalnie przejmował się nieraz gorzkimi i smutnymi historiami swoich rozmówców. Nie to, żeby dystansował się tu, próbując zachować obiektywizm, być blisko tematu, ale nie być jego częścią, bo jak wspomniałem, film balkonowy to także film o dokumentaliście, o procesie powstawania dokumentu. Pojawiła się w mojej głowie taka myśl, że być może zostawienie nas z pewnego rodzaju niedosytem informacyjnym, niezależnie od tego, czy było to celowe, czy nie, zostawienie nas z tą myślą: kurczę, jak ja bardzo bym chciał dowiedzieć się więcej o tej osobie, wesprzeć ją, podnieść na duchu, to zwrócenie uwagi na problem społeczeństwa, które jest na siłę dzielone, rozrywane i nastawiane przeciwko sobie. Społeczeństwa, w którym każdy może zabrać głos, wielu z nas to zresztą w różnych sytuacjach robi, ale mało kto tak naprawdę chce drugiej osoby po prostu wysłuchać. Chciałoby się rzec, że istotą jest prowadzenie rzeczywistej rozmowy zamiast dwóch prawie niezależnych od siebie monologów. A film balkonowy, jak mało który dokument, jest w stanie pokazać nam, jak bardzo interesujące myśli, jak ciekawe spostrzeżenia kryją się w głowach ludzi przechodzących przez kadr. Ludzi, wśród których moglibyśmy się pewnie znaleźć i my. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.